Biznes Cafe Podcast, odcinek 35. Tak naprawdę te wszystkie deale, te wszystkie okazje, to się przybija czy pozyskiwanie inwestorów. To wszystko to jest, są tak zwane miękkie umiejętności. Jak kogoś mogę nauczyć w ciągu 15 minut, jak sprawdzić, czy nieruchomość to jest dobra okazja inwestycyjna, czy zła. Nawet mam, wiesz, jakieś tam bezpłatne poradniki gdzieś do ściągnięcia na naszej stronie. To jest pikuś, żeby rozpoznać, czy coś jest dobre, czy nie. Co nie jest pikusiem, tylko jest wyzwaniem, to jest, żeby ci się udało uzyskać taką cenę, żeby ci się udało uzyskać takie warunki, żeby udało ci się pozyskać inwestora. To nie jest coś, czego człowiek jest w stanie się nauczyć. Tak, pewnie, że jesteś w stanie się tego nauczyć, ale to jest metodą bardziej prób i błędów. I to jest sztuka, bo my, ludzie myślą, że nieruchomości, biznes, to wiesz, takie wszystko takie poukładane, panowie z aktówkami w garniakach. Nie, 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 nie. To się wszystko gdzieś tam odbywa za kulisami. To jest to, co my często jakoś tak patrzymy na to, że to jest mniej ważne, te miękkie umiejętności, w ogóle sama ta nazwa, miękkie umiejętności, są po prostu ludzkie umiejętności. To negocjowanie, to takie dogadywanie się, słuchanie, odpowiadanie na problemy, to jest tutaj, wiesz, przepis na sukces jest tutaj, a nie właśnie w tej analizie. Nazywam się Grzegorz Futyma i zapraszam Ciebie na rozmowy z ludźmi, którzy z powodzeniem prowadzą swój biznes na Wyspach Brytyjskich. Wyciągam od nich sekrety, które pomogły im osiągnąć sukces oraz gotuję z nimi dawkę inspiracji i motywacji dla Ciebie. Serdecznie witam Cię w kolejnym odcinku Biznes Cafe Podcast po krótszej, dłuższej przerwie, bo to ostatnio bardzo nieregularnie publikuję te podcasty. No i wytłumaczę się. No, sporo spraw rodzinnych i też ostatnio spotkało mnie przykre zdarzenie. Skradziono mój sprzęt z również zewnętrznym dyskiem, na którym znajdowały się jedyne kopie nagrań, które zrobiłem w przód. Więc no, było ciężko i mówię ci o tym, żebyś o tym wiedziała, że jestem tutaj, nagrywam dalej, no ale jednak sporo pracy, czasu teraz kosztowało mnie to, żeby wszystko uzupełnić, żeby wrócić z powrotem do nagrywania, żeby mieć nowy sprzęt, żeby przypomnieć sobie, z kim nagrałem, a co mi zginęło i tak dalej. Więc jestem już z powrotem, nagrywamy kolejne odcinki Biznes Cafe Podcast i dzisiaj kolejny gość. Tym razem będziemy dzisiaj rozmawiać na temat inwestowania w nieruchomości, ponieważ osoba, z którą rozmawiam, ma wspaniałe doświadczenie i spektakularny sukces w tym zakresie. No ale zanim powiem, kto to jest i troszeczkę na temat tej osoby, chciałbym zapytać Ciebie, co widzisz, jaką osobę widzisz, kiedy mówię inwestor w nieruchomości? W swojej wyobraźni, czy widzisz osobę, która ma świetny dom, świetny samochód, dużo pieniędzy na koncie i nic nie musi robić? Czy widzisz osobę, która biega z łopatą, z jakimiś płytami, jakimś drewnem, jakimiś gwoździami i tak dalej, biega i siedzi na budowie od rana do wieczora i tam praktycznie mieszka? No właśnie, tutaj mówię teraz o takim pewnym spojrzeniu, które wydaje się, mnie się tak wydawało, że kiedyś na początku, że inwestor w nieruchomości to jest ktoś, kto tylko wkłada gotówkę i później wyciąga z tej nieruchomości. Jakby nie ma tutaj tego czynnika pracy, którą wkłada, szczególnie fizycznej pracy. Okazuje się, że początki inwestowania w nieruchomości nie są takie łatwe, piękne, przyjemne. Każdy, kto inwestuje po raz pierwszy, przechodzi przez pewnego rodzaju olśnienie i z jakim inwestorem bym nie rozmawiał, jakkolwiek wydawałoby mi się, że te osoby nigdy nie umaczały palca w cemencie czy w farbie, później okazywało się, że byłem w ogromnym błędzie, bo później te osoby opowiadały mi właśnie, że było zupełnie inaczej. I nie inaczej jest w przypadku też mojego dzisiejszego gościa. Otóż to jest kobieta i zaczynała w Wielkiej Brytanii inwestować w nieruchomości dopiero po tym, jak zwolniła się z pracy, a pracowała wcześniej w kancelarii prawnej, no i wydawało się, że będzie, tak jak inni, wspinać się tam po szczeblach kariery, że będzie zaliczać kolejne poziomy rozwoju i oczywiście podwyżek i tam już zostanie. Natomiast nie czuła się tam dobrze,
czuła, że coś innego ją kręci. I właśnie mojego gościa dzisiejszego kręciły liczby, analiza pewnych rynków, pewnych możliwości. I co się stało? Odeszła z pracy i, ponieważ była taka wspaniała okazja w jej życiu, zainwestowała w pierwszą nieruchomość. Nieruchomość, w której mieszkała. Czyli mieszkała w nieruchomości, którą jednocześnie remontowała. No i niestety, nie było to łatwe przeżycie. Siniaki, brudne z farby, palce, pianka poprzyklejona do ubrań, prawda? Codzienna praca, spanie na materacu, na budowie, jedzenie lunchu siedząc na worku z cementem. No to są rzeczy, które inwestor w nieruchomości, który zaczyna, no po prostu przeżywa. Większość z nich tak czasami żyje, no. I to jest rzeczywistość. Nie farbujmy tutaj tej rzeczywistości, że tak wszystko jest po prostu pięknie. Zdarza się oczywiście, że jest inna strategia, natomiast wtedy to się wiąże też z jakimś być może większym ryzykiem bądź mniejszymi zyskami. Nie chcę też się wypowiadać zbyt dużo na ten temat, bo nie jestem specjalistą, natomiast więcej na ten temat powie dzisiejszy mój gość. Prawdopodobnie już wiesz, że będę dzisiaj rozmawiał z Martą Smith. Marta, kiedy zaczęła inwestować w nieruchomości i spać na budowie, mówi, że wszyscy, nie wszyscy, ale większość znajomych patrzyła na nią z politowaniem, no bo jak to, przecież mogłaś tutaj się tak pięknie rozwinąć, a tutaj idziesz i jesteś i pracujesz na budowie. Czy się opłaciło? Otóż po pięciu latach inwestowania w nieruchomości, Marta jest właścicielką sieci hoteli w Walii. W ciągu zaledwie 5 lat udało jej się zbudować portfel nieruchomości w postaci 20 własnych domów na wynajem długoterminowy w Anglii oraz kilkunastu domów i mieszkań na najem krótkoterminowy w podnajmie. Marta dzisiaj prowadzi też kursy dla początkujących inwestorów. Zapraszana jest jako ekspert do stacji telewizyjnych w Polsce, gdzie wypowiada się na temat właśnie analizy rynku oraz tego, jak zaczynać inwestować, w co nie inwestować, więc ta jej wiedza jest bezcenna. Dlaczego przyjechała do Wielkiej Brytanii? No, zdradzę, przyjechała za swoim mężem przyszłym, który jest Walijczykiem i tam też Marta na co dzień mieszka z mężem. Wiem, że też kocha psy, którymi się opiekuje i dzisiaj usłyszymy historię Marty o tym, jak zaczęła inwestować w nieruchomości, jaką strategię obrała i jak udało jej się osiągnąć ten spektakularny sukces. A ty, jeżeli myślisz o inwestowaniu w nieruchomości, to słuchaj do końca, dlatego że podczas tej rozmowy Marta daje też konkretne porady dotyczące obrania strategii w inwestowania, która jest kluczowym elementem osiągania sukcesu w twojej drodze inwestowania. Także polecam ci serdecznie tę rozmowę, zasłuchaj się i życzę dobrego odbioru. Marta, dzisiaj inwestujesz już w setki nieruchomości, jesteś właścicielem przynajmniej kilkudziesięciu i jesteś rozpoznawalna przez Polaków, którzy inwestują albo chcą inwestować, nie tylko dlatego, że to robisz jako praktyk od przynajmniej kilku lat, ale też uczysz innych, jak to robić i masz wielu fanów, którzy podążają za tobą i po prostu inspirują się tobą, ale też czerpią z twojej wiedzy, a ty się z nią bardzo chętnie dzielisz, więc cieszę się, że też dzisiaj o tym porozmawiamy i chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, właśnie od początku, jak się zaczęła twoja historia z nieruchomościami i jak się zaczęła twoja historia w Wielkiej Brytanii, no bo kiedyś tutaj jednak przyjechałaś do tej Walii z jakiegoś powodu, więc opowiedz nam dlaczego. Zaczęło się wszystko trochę okrężną drogą, bo byłam studentką w Holandii na Erasmusie. Wyjechałam na Uniwersytet w Utrechcie. Studiowałam wtedy prawo, więc miałam całoroczny Erasmus. I tuż przed moim rozpoczęciem tam roku akademickiego byłam wolontariuszem w takim chrześcijańskim schronisku w Amsterdamie, w samym środku dzielnicy Czerwonych Latarni. I to było bardzo fajne miejsce, gdzie biznes przynosił pieniądze, które później służyły, żeby pomagać głównie bezdomnym, bo w Amsterdamie jest mnóstwo bezdomnych, ludzie przyjeżdżają, żeby
zmienić coś, to jest świetne miejsce właśnie na taką zmianę, nowe życie, ale niestety niektórzy zostają na ulicy i lądują tam i po prostu nic się nie dzieje. I to schronisko młodzieżowe miało taką misję, że wolontariusze po prostu pracowali tam, ale też na przykład bezdomni mogli przenocować w zamian za to, że nie brali narkotyków, nie pili alkoholu, ale na przykład pomagali przy sprzątaniu. Ja akurat byłam tam głównie w takich rolach recepcyjno-kafejkowych jako studentka. No i mój mąż się zatrzymał w tym schronisku, a mój mąż jest Walijczykiem. I zaczęliśmy gadać tak od słowa do słowa. No gdzieś tam miłość rozkwitła. Później jeszcze miałam cały rok akademicki przed sobą właśnie w Utrechcie. Mój mąż z kolei pracował na Bliskim Wschodzie, pracował wtedy w Afganistanie, to jeszcze było w trakcie, że tak powiem, konfliktu tam zbrojnego, więc było trochę stresowo jak na pierwszy rok, że tak powiem, relacji. I później tak się zastanawialiśmy, co ze sobą zrobić, czy wyjechać do Wielkiej Brytanii, czy zostać w Holandii. Mieliśmy taki problem, że ciężko nam się było nauczyć języka holenderskiego, dlatego że każdy z nami mówił tam po angielsku. Jak tylko sobie uświadamiali, że nie jesteśmy Holendrami, to od razu, mają taki świetny angielski, przerzucali się. Więc przeprowadziliśmy się do Wielkiej Brytanii. I tam zaczęłam pracę jako asystentka w kancelarii prawnej, więc mimo, że miałam tutaj wykształcenie prawnicze, w Wielkiej Brytanii ono nic nie znaczyło, bo to kontynentalne wykształcenie, zupełnie inny system prawa, więc parzyłam kawę panom mecenasom, którzy pewnie mieli mniej kwalifikacji niż ja i to była dość frustrująca sytuacja. W tym samym czasie mój mąż pracował głównie na nocki w Londynie, mieszkaliśmy w Manchesterze. I nie była to komfortowa sytuacja, rzadko się widzieliśmy, właściwie tylko w weekendy i gdzieś tam byliśmy dość sfrustrowani. A wcześniej mój mąż odziedziczył dom po babci w Szkocji, ale ten dom był wynajmowany, on był babciny. Myśmy tam nie chcieli do Szkocji za bardzo jechać. Aż w pewnym momencie przyszło nam taki pomysł, to było tuż przed świętami, lokator złożył wypowiedzenie. Mówimy, kurczę, ciężko nam będzie znaleźć w takim okresie gdzieś tam na północy Szkocji jakiegoś nowego lokatora, a może chociaż pojedziemy i zobaczymy, jak ten dom wygląda. No i pojechaliśmy, zakochaliśmy się w tym. Mówimy, kurczę, mamy trochę oszczędności, może my go wyremontujemy i go sprzedamy. I tak to się zaczęło, bo rzeczywiście wyremontowaliśmy, pozrywaliśmy wykładziny z łazienki, zrobiliśmy cudowny remont. I to był nasz pierwszy, no tak jakby flip, bo sprzedaliśmy ten dom trochę z bólem serca, dlatego że był taki sentymentalny, ale z drugiej strony uwolnienie tego kapitału pozwoliło na to, że zaczęliśmy w nieruchomościach i właśnie zaczęliśmy flipować, potem wynajmować. No i tak to się wszystko potoczyło, aż do dzisiaj, gdzie nadal remontujemy, nadal wynajmujemy, ale mamy też właśnie 3 hotele i ciągle się rozwijamy i używamy różnych strategii, ale nie mam żadnego wykształcenia budowlanego, ani nieruchomościowego, ani w ogóle żadnego podłoża, ani jakiegoś ogromnego doświadczenia w pracy, nie wiem, w korporacji. Prawie że ze studiów od razu weszłam w nieruchomości. No to ciekawa historia właśnie. No i ten oczywiście sentyment do wykładzin w łazience. Podkreśliłaś to, że zerwaliście, więc to jest jakby pierwsza rzecz, którą my Polacy jako inwestorzy pewnie robimy. Po prostu robimy to po swojemu trochę. Niektóre rzeczy ciężko zrozumieć. Wykładziny w łazience zdecydowanie nie. Ja pamiętam, że jeszcze jedną rzecz robiliśmy, była w tym domu szklarnia, taka jak to starsi ludzie często sobie robią gdzieś tam. I Lloyd mówi, nie, to nie może tak zostać, bo to się nie sprzeda. To wygląda tak strasznie, że tak powiem, babciowo. I on to rozbił. I potem mu się śniło, że dziadek, śnił jego dziadek, że był bardzo, bardzo oburzony. Ale babcia mówi, Trevor, my musimy iść z duchem czasu. Bo szklarnie im rozbił wnuk. Tak. Jaka historia. Oczywiście dziadkowie już dawno nie żyją, ale teraz sobie myślimy, że
Jednak dziadkowie byliby bardzo, bardzo dumni, bo pochodzili z Walii, tylko przeprowadzili się, że tak powiem, na emeryturze do jednej z córek w Szkocji. I myślę, że jakby zobaczyli, ile stworzyliśmy miejsc pracy w tej ich ukochanej Walii, ile, że tak powiem, zrobiliśmy domów, wyposażyliśmy, to byliby bardzo dumni, a oni byli takimi zwykłymi, prostymi ludźmi. Babcia pracowała na poczcie, dziadek był górnikiem, więc taka typowa, że tak powiem, walijska rodzina. Myślę, że wybaczyliby nam to szklarnie. Pewnie tak, pewnie tak. No właśnie, to teraz, bo tutaj już mówisz o tym, wiesz, czego byliby dumni. Pewnie też czujecie się dumni z tego, co osiągnęliście przez chyba kilka lat. Więc opowiemy tą historię teraz, jak to jest od tej pierwszej nieruchomości przejść do kilkudziesięciu albo nawet kilkuset. Jak to wygląda i faktycznie, czy potrzeba mieć coś takiego na start jak dom po babci? Bo tu u was ewidentnie to był jakby, tak jak powiedziałaś, taka iskra zapalna do tego, żeby zacząć coś robić, bo była jakaś opportunity, jakaś możliwość. I teraz zastanawia mnie to, bo mówisz, że pojechaliście do tej Szkocji, weszliście do tego domu i zakochaliście się. To znaczy zakochaliście się, że chcieliście tam mieszkać, tam zostać i później to wpadliście na pomysł, że można byłoby to sprzedać. Czy zakochaliście się w tym, ponieważ można coś z tym zrobić i sprzedać jako flipa? Czy gdzie była ta miłość? To drugie, zdecydowanie. Chociaż tam się fajnie mieszkało, bo myśmy mieszkali tam w trakcie remontu i po remoncie. I później właśnie tak zaczęliśmy. Bo oczywiście mieliśmy pewien kapitał, ale to nie było tak, że w nieruchomościach ten kapitał na długo starcza, bo nieruchomości są bardzo kapitałożerne, więc na początku było tak, że mieszkaliśmy na budowach, kupowaliśmy, potem kolejny dom, który kupiliśmy, kosztował nas 40 tysięcy funtów, sprzedaliśmy za 72, kolejny kupiliśmy chyba za 58, bo jeszcze pamiętam te cyfry, później to już straciłam rachubę. Kupiliśmy kolejny za 58, to była stara farma marihuany, która nie miała tam gazu i elektryczności. To był nasz kolejny dom. Potem kolejny był za chyba już 80 na aukcji. Sprzedał się za 150, bo tam był dość gruby remont. Później kupiliśmy chyba nasz własny dom, który miał być flipem, ale w którym mieszkaliśmy ponad 5 lat. I on był już tam za 95 tysięcy, więc tak coraz to więcej, ale na początku bardzo powoli nam to szło, no bo musieliśmy wyremontować jeden, sprzedać jeden, żeby kupić kolejny. Ta skala dopiero przyszła wtedy, kiedy zaczęliśmy współpracować z innymi inwestorami, oferować obsługę inwestorów, robić taki trochę recycling, czyli zostawiać na wynajem i uwalniać kapitał przez refinansowanie, więc tak naprawdę była kombinacja wielu czynników. Na początku to tego, czego nam brakowało, to nie tak naprawdę kapitał tutaj, no też, bo robiliśmy tylko jedną nieruchomość na raz i czekaliśmy pół roku na wypłatę, więc to nie była idealna sytuacja, ale brakowało nam wiedzy. Nie wiedzieliśmy o takich technikach, nie wiem, jak na przykład podnajem. Gdybym ja teraz miała zaczynać jeszcze raz, to wcale nawet bym nie myślałam, że muszę mieć kapitał na początek, bo kapitał na początek trochę rozpieszcza też, bo człowiek jest mniej uważny, mniej pilnuje tych wszystkich finansów i tak dalej. Jeśli masz mały kapitał, to może być to bardzo, bardzo dobra okazja i możesz zacząć od takich właśnie strategii, jak powiedzmy podnajem, gdzie ty podnajmujesz od właściciela, a potem robisz coś z tym domem takiego jak, nie wiem, wynajem na doby czy na pokoje i kreujesz różnicę i też masz dochód pasywny, więc to nie jest tak, że bez kapitału nie można. Czasami bez kapitału nawet jest lepiej, bo przychodzą ci bardziej kreatywne rozwiązania. I na przykład miałam taki przykład z hotelami. No ja nie miałam, nie wiem, 2 milionów funtów w gotówce, żeby iść kupić 3 hotele. No nie miałam czegoś takiego, więc przy każdym z nich, jak i mało tego, nie byłam w stanie dostać finansowania bankowego ze względu na brak doświadczenia w sektorze, więc trzeba było myśleć poza gdzieś tam schematami. I tak naprawdę to jest moment, w którym zaczyna się ciekawsze inwestowanie. Nie takie tylko, że wszystko jest, że nie wiem, mam pieniądze, kupuję za pieniądze i tak dalej. Ja kupiłam właściwie te 3 hotele prawie bez pieniędzy.
Okej, okej. To Marta, wiesz co, dojdziemy do tego za chwilę, bo pewnie te hotele to jest już dalszy etap twojego rozwoju. I tak jak powiedziałaś, że na początku to się inwestuje w ten sposób, że jeden dom, czeka się pół roku na zwrot, potem sprzedaje się, o, w końcu mam tą gotówkę. I teraz chciałbym zobaczyć na tym konkretnym przykładzie, na tym case'ie, tutaj jak to wygląda, bo no, osoba, która na przykład decyduje się, że dobra, będę robić flipy, tak? Kupuję jakąś nieruchomość, teraz ją wyremontuję i tutaj mówiłaś też o konkretnych kwotach, na przykład kupiliśmy za 40, sprzedaliśmy powiedzmy za 80, czyli to tak wygląda bardzo atrakcyjnie, wow, no 100% zysku na tym, no rewelacja, ale czy zysku, bo teraz remont kosztuje, pracę trzeba włożyć samemu w to, zaangażować się, to są wszystkie koszty, więc końcowo zostaje jakaś tam kwota, ale niekoniecznie taka, która jest w stanie pokryć wszystko, łącznie z moim stylem życia, więc czy to można potraktować na zasadzie, że rzucam pracę, wszystko, idę we flipy i teraz pożyczę od babci na 6 miesięcy życia, a potem mi się to wszystko zwróci. Czy można tak ryzykować? Zdecydowanie nie. Myśmy tak zrobili i powiem tak, kosztowało nas to dużo stresu, dużo wyrzeczeń i oczywiście też strzeliliśmy sobie w kolano z zdolnością kredytową, bo łatwiej jest dostać kredyt, kiedy masz zatrudnienie lub jakieś inne źródło dochodu. Myśmy tego nie mieli, ale byliśmy młodzi, naiwni i że tak powiem, nie wyszło nam to na źle, bo kiedy stoisz pod ścianą albo kiedy wrzucasz się w przepaść, no to musisz sobie szybko zbudować spadochron po drodze w dół. I myśmy właśnie tak zrobili. Rozwinęliśmy firmę, że tak powiem, pozyskaliśmy różnych inwestorów. Natomiast jest na pewno prostsza, mniej stresująca, być może trochę wolniejsza, ale bezpieczniejsza droga. Czyli rób sobie to, te nieruchomości jako dodatkowe źródło dochodu. Pracuj sobie dalej. Tak naprawdę nieruchomości nie muszą być pracą dla ciebie na cały etat. Możesz spokojnie dalej robić to, co robisz, a rozwijać sobie swoje portfolio jako coś poza pracą. Szczególnie jeśli masz dobrą pracę i na przykład, nie wiem, ty jesteś w stanie zarobić całkiem fajnie, a zapłacić komuś, nie wiem, za to, żeby zrobił remont. Mój ojciec zawsze wychodził z takiego założenia, on nigdy nie robił sam nic wokół domu, ale był sędzią piłki nożnej i on zawsze mówił, że on woli sobie przez 2 godziny pobiegać po boisku i zarobić, a potem zapłacić komuś, żeby, nie wiem, naprawił zlew, czy zrobił półeczkę jakąś, więc myślę, że jak masz dobrą pracę, to możesz dokładnie w taki sam sposób podejść właśnie do delegowania. I możesz sobie te nieruchomości gdzieś tam robić po godzinach. I rzeczywiście być może margines zysku będzie mniejszy, bo będziesz musiał zapłacić komuś za koordynację remontu albo nawet za znalezienie okazji inwestycyjnej, bo może nie będziesz miał czasu, żeby wyszukać takiej perełki, która naprawdę przyniesie ci pieniądze, tylko będziesz musiał komuś zapłacić za to. Ale mimo wszystko i tak to będzie pewnie opłacalne, bo w nieruchomościach, no, ponieważ są dobra dużej wartości, to zazwyczaj wszystko, co z tym związane, też jest drogie. Czyli widzisz, powiedziałaś, nie robić tak, ale myśmy tak zrobili. Czyli mówisz to dlatego, że wiesz, jak to jest. Przeszliście tą drogę, zobaczyliście, jak to jest, powiedziałaś, budować spadochron podczas spadania w dół. Świetne w ogóle porównanie. Szybko, żeby nie spać się, nie rozbić. Udało się to wam zrobić. Pewnie tutaj dużo jest wyrzeczeń, determinacji, poświęcenia. Mieliśmy takie sytuacje, że wiesz, siedzimy na tak zwanej equity, czyli siedzimy na kapitale, mamy na przykład nieruchomość wartą, nie wiem, 200 tysięcy funtów, ale jak to ktoś ładnie powiedział, you can't buy dinner with equity, czyli nie możesz zrobić zakupów na kapitale z nieruchomości, tak. A trzeba coś do garnka włożyć. Ja w tym momencie, bo przy pierwszych paru flipach, to miałam tak, że sprzedałam prawie wszystko z domu, meble, jakieś pierdółki, nie wiem, garnki i tak dalej, no bo rzeczywiście nie było dochodu takiego na bieżąco. Czekaliśmy na tą wypłatę raz na pół roku, ale wtedy doszliśmy do wniosku, że no, chyba trzeba coś inaczej, że fajnie byłoby mieć takie nieruchomości, które przynoszą stały dochód co miesiąc. I tak zaczęliśmy budować portfolio.
No właśnie, czyli cała strategia, widzisz, moglibyśmy tutaj się rozciągnąć w tym temacie sporo, ale myślę, że wiesz, tutaj osoby, które się bardzo interesują inwestowaniem w nieruchomości, to pewnie wejdą sobie i do ciebie gdzieś na stronę i zobaczą twoje kursy i ty robisz bardzo dużo rzeczy online, gdzie mówisz o tych strategiach i tutaj pewnie byśmy nie chcieli się skupić na tym, w tym podcaście. Bardziej wrócimy dalej właśnie do tego, w jaki sposób ty i Lloyd, twój mąż, działacie, ale szczególnie skupimy się na tobie, no bo wiesz, my wnosimy chyba takie też polskie myślenie tutaj trochę, może taką polską duszę, choćby nawet w rynek nieruchomości, choćby nawet w biznes. Więc zadam ci takie pytanie, czy czujesz, że ty tutaj zarówno czegoś się nauczyłaś, ale czy ty też czegoś uczysz tutaj właśnie tych ludzi, do których przyjechałaś w Wielkiej Brytanii? To znaczy, czy oni się czegoś od ciebie uczą? Twój mąż i ludzie, którzy dla ciebie pracują, na przykład Anglicy. Na pewno mój mąż się nauczył ode mnie zarządzania finansami i bycia oszczędnym, bo to jest taka polska cecha. I mega, mega tutaj przeszła transformacja i taki to, co w Wielkiej Brytanii się mówiła, to frugality, czyli taki, no jakby to nazwać, no takiej oszczędności i takiego, że nie wszystko musi być nowe, że trzeba czasami, że czasami można coś pomyśleć, że wykorzystać jak najlepiej te zasoby, które są. Na pewno to, o czym zawsze Lloyd mówi i zawsze czego mnie uczy, to taka etyka pracy, w sensie czego się uczy on ode mnie. Mówi, że wiesz, ja zawsze pracowałem ciężko, bo na różnych budowach, mówię, wiesz, wyjechałem 2 razy na Bliski Wschód, żeby zarobić więcej, ale i tak to, jak ty jesteś tytanem pracy, to mnie to w ogóle nadal, to mnie to stawia w cieniu. Więc to jest to, czego ja na przykład uczę, natomiast z drugiej strony, to czego ja się nauczyłam od Lloyda i tutaj od generalnie od Brytyjczyków, to może takiego luzackiego bardziej podejścia do porażek po drodze i tego, że nie trzeba być perfekcjonistą i że tak naprawdę liczy się to, że próbujesz, no bo w Wielkiej Brytanii nawet wychowanie dzieci jest trochę inne, że tutaj się, że tak powiem, jakoś tak fajnie oni mówią, że nie liczy się wygrana, tylko liczy się udział, nie? Aha. Że tam warto przynajmniej wziąć udział, nie wiem, w jakimś konkursie, że nieważne już, które miejsce zajmiesz. Więc dla mnie to też było takie trochę uwalniające, bo ja byłam taka nauczona, wiesz, perfekcjonizmu, muszę być zawsze najlepsze. Wcale nie muszę, można sobie odpuścić. I tak naprawdę nawet jak coś się schrzani po drodze, to i tak liczy się końcowy rezultat. Dopóki jeszcze, wiesz, możesz wstać i się otrząsnąć, to jest okej. Więc tego się na pewno ja nauczyłam tutaj. I też takiego właśnie podejścia do biznesu, bo UK jest jednak super miejscem na robienie biznesu, że u nas się jakoś tak myśli na początku o tym, idź tam te podatki, te ZUSy i te wszystkie przeszkody, a tutaj ludzie myślą, nie, zróbmy biznes, zróbmy pieniądze, a podatki, sprawy prawne zostawmy księgowym i prawnikom. Więc to jest coś, czego ja się na pewno nauczyłam tutaj w UK. Mm-hmm. Fantastycznie, widzisz, zapytałem cię tego, zadałem to pytanie w kontekście właśnie tego, co powiedziałaś wcześniej, że no tutaj siedzieliście na equity, musieliście z czegoś żyć, trzeba było sprzedawać rzeczy i wyobraziłem sobie ciebie właśnie jako taką osobę zaradną, która, bo tak mówiłaś, że jakby ty podejmowałaś te decyzje, ty sprzedawałaś te rzeczy, więc mi się wydaje, że może tutaj to był taki moment też nauki od siebie nawzajem, tak wyczułem to, że w trudnych momentach, bo jak jest łatwo, to spoko, każdy sobie robi swoje rzeczy i generalnie jest fajnie, ale jak są trudne momenty, kiedy nam coś idzie ciężko i musimy podejmować jakieś trudne decyzje, to wtedy uczymy się bardzo dużo o sobie i też od innych, ponieważ szukamy rozwiązań. I tak czułem właśnie, że to są jakieś lekcje tam dla ciebie, dla Lloyda i bardzo cieszę się, że podzieliłaś się właśnie tym, czego się nauczyłeś od siebie nawzajem. Wiesz co, mogę jeszcze dodać jedną tylko rzecz tutaj. Ja się z kolei nauczyłam też trochę takiego luzu i doceniania siebie. I jeśli słuchają nas osoby z Polski, które właśnie tylko myślą, że oszczędzanie, że takie wszystko musi być położone, trochę też czasami trzeba siebie nagrodzić. I to z kolei jest coś, czego my się Polacy możemy nauczyć od Brytyjczyków. Oni to czasami biorą do, no, że tak powiem, potęgi enty, gdzie jak ich nawet nie stać, to i tak mi się należy i nie wiem, należy mi się coś, bo to moje urodziny, bo wakacje, bo coś tam. Ale jednak fajnie jest też
czasami wyluzować, nie liczyć ciągle tych złotówek czy tam funtów, tylko na przykład, nie wiem, wyjechać gdzieś, nacieszyć się tym życiem, bo to nie chodzi tylko o to, żeby tutaj ciułać całe życie, więc to jest taki gdzieś taki balans, gdzieś taka równowaga i moim zdaniem w moim małżeństwie to się tak bardzo fajnie ułożyło, ale to nie ułożyło się na tak, że o, tak super, nagle jest ekstra, bo to się ułożyło przez wiele takich starć tak naprawdę, że wiesz, ale należy nam się wyjechać, ale nie mamy na to i to, to musimy już tak powiem oszczędzać, więc to są takie sytuacje. Mhm. I tutaj jeszcze taka jedna lekcja pewnie dla wielu z nas. Wcześniej wspomniałaś właśnie o swoim tacie i o tym, w jaki sposób on powiedział o tym, jak woli spędzać czas i jak woli zarabiać pieniądze. Bo dużo z Polski przywozimy takiego nastawienia, że ja wszystko potrafię sam zrobić, oczywiście, ja umiem sam, więc po co ja tam mam tu kogoś prosić, żeby to za mnie zrobił? Przecież ja potrafię. Tylko nie bierzemy wtedy pod uwagę tego faktu, że ten czas, który mamy do dyspozycji, jest limitowany zawsze tak samo dla każdego. Czas nie płynie wolniej dla mnie albo szybciej, tak samo płynie jak dla każdego innego, prawda? I tylko ja wybieram, jakie aktywności decyduję się powziąć, co będę robił w tych 24 godzinach. Jeżeli ja decyduję, że będę naprawiał zepsuty kran, pójdę i skoszę trawnik, a potem umyję sam auto, bo mi szkoda 5 funtów na umycie na myjni, potem jeszcze, nie wiem, coś tam, te wszystkie rzeczy zrobię i potem się okazuje, że jestem nieszczęśliwy, bo zabrakło mi czasu na samorealizację siebie w dziedzinie A, B czy C, tak? Chciałbym coś robić, a nie robię tego, bo musiałem. I potem chodzę sfrustrowany i moje życie staje się nieszczęśliwe. Nie mówię, że zawsze tak jest, ale tak może być. Więc jeżeli ktoś z nas czuje, że jest nieszczęśliwy, bo musi robić rzeczy, które nie chce robić, no to gdzie jest ta decyzja? W którym miejscu, w którym momencie ona zapada? Także to bardzo fajna lekcja. To jest coś, czego można się tak naprawdę, to jest bardzo logiczna lekcja, bo ja na przykład, nie wiem, nigdy nie sprzątam własnego domu. Wolę zapłacić komuś tą minimalną pensję, to 8 funtów 20 coś, żeby mi ogarnął dom, bo ile ja jestem w stanie zarobić w ciągu godziny? Wiem, że jestem w stanie zarobić więcej niż 8 funtów. I uwaga, to jest też coś, to jest bardzo ważna lekcja dla Polaków. Jak ja udzielam prywatnych konsultacji, to często odkrywam, że ludzie nie cenią swojego czasu. Że własny czas to jest coś, co niby jest za free. To nie jest za free. Zawsze jeśli poświęcasz właśnie swój czas na to umycie auta, czy prasowanie, czy jakieś takie rzeczy, to nie poświęcasz go na coś innego. I to może być wypoczynek, rzeczywiście, który jest ważny. Może być czas z rodziną, ale to też może być czas poświęcony na robienie większych pieniędzy. Bo jeśli ty jesteś w stanie przez tą godzinę usiąść przed komputerem i wynaleźć jedną okazję inwestycyjną, to nawet jak nie masz na nią kapitału, jesteś w stanie ją sprzedać inwestorowi za minimum 2-3 tysiące funtów. A ile sobie zaoszczędziłeś? 8? No to sobie sam policz. Tak. Dobrze, no to wróćmy właśnie do tego momentu, kiedy tą pierwszą nieruchomość sprzedaliście, rozumiem, z zyskiem. Jak to napędziło was do kolejnego inwestowania? Jakby troszeczkę powiedziałaś o tym tak z takiego lotu ptaka, jak to wygląda w sumie strategicznie, ale chciałbym, żebyśmy się skupili na tych waszych przeżyciach, waszych podejmowaniu decyzji. Czyli co się stało później? Czyli Szkocja był wyremontowany dom, był sprzedany, było ciężko. Przyszła gotówka i co wtedy? Wiesz co, to się troszeczkę akurat inaczej zadziało, bo myśmy w międzyczasie udało nam się właśnie znaleźć okazję w Walii, więc tak naprawdę już mieliśmy nagraną pierwszą okazję w Walii, zanim ten dom się jeszcze w Szkocji sprzedał. I myśmy już wiedzieli, że będziemy w Walii, zanim ten dom się sprzedał. A jak to było? To było to tak, że wiedzieliśmy, że to był początek 2013 roku. To było drugie dno brytyjskiej recesji wtedy. A w Szkocji, szczególnie na północy, tam gdzie ja byłam, w Perth, tam rynek był mało dynamiczny. Myśmy już tam wiedzieli, że my tam nie zawojujemy za wiele. Teraz zupełnie inna historia. Wiem, że w Glasgow i Edynburgu były ogromne wzrosty w ciągu ostatnich kilku lat. Rynek jest bardzo dynamiczny. Tak nie było, kiedy ja zaczynałam. Więc my już wtedy, jak ten
ten dom był na rynku i sprzedawał się, a sprzedawał się długo, bo nie było jakiegoś specjalnego wzięcia, to myśmy już wtedy myśleli, że my tutaj w Szkocji na pewno to nie jest dobry rynek na robienie tego, co chcemy robić. I zaczynaliśmy się rozglądać za innymi miejscami w Wielkiej Brytanii. Bardzo nam się podobał York i kilka razy pojechaliśmy na badanie, że tak powiem, terenu tam, ale tam był dość wysoki próg wejścia, bo te nieruchomości były drogie, a znalezienie okazji inwestycyjnych graniczyło z cudem, bo po prostu rynek był bardzo gorący, więc szukaliśmy w innych miejscach. Ja siedziałam nad statystykami z takiej strony home.co.uk, gdzie jest czas na rynku, średnie ceny, sprzedaży i tak dalej. I patrzyłam na różne miejsca w Wielkiej Brytanii. I między innymi patrzyłam na Walię. Mój mąż pochodzi z Walii, ale on zarzekł się, że on na pewno do Walii nie chce wrócić i że to Walia to jest w ogóle, że tak powiem, to takie dziadostwo, że tam nie ma po co patrzeć. On mówi, ale zobacz sobie, jakie na statystyki. Naprawdę fajnie, są tanie nieruchomości, możemy kupić coś i że tak powiem, nawet z małym kapitałem. Fajne są stopy zwrotu. Pojedźmy i zobaczmy. No i oczywiście trochę niechętnie pojechaliśmy do tej południowej Walii. Mieliśmy tam chyba tydzień, w jakimś hotelu sobie zarezerwowaliśmy i oglądaliśmy nieruchomości czasami po 7 dziennie, żeby rozpoznać rynek. W międzyczasie pamiętam pierwszy raz, kiedy jechaliśmy do Walii. Jechaliśmy z północy i wjechaliśmy w taką dolinę, z której pochodzi mój mąż. I ja mówię, Lloyd, zobacz, jak tu jest pięknie, no zobacz, te góry masz, no w ogóle. On mówi, wiesz co, no tak, no w sumie to tu jest ładnie, nie? I rzeczywiście udało nam się znaleźć później nieruchomość, która była najgorszym domem na najgorszej ulicy. Czyli wiesz, zawsze się mówi, że żeby zarobić na nieruchomościach, musisz kupić najgorszy dom na najlepszej ulicy. No to myśmy, że tak powiem, w połowie nam się udało. Mieliśmy jakichś cyganów, którzy mieszkali koło nas i w ogóle to była bardzo nieciekawa dzielnica, ale zrobiliśmy na tym pieniądze. I wtedy wiedzieliśmy, że chcemy już zostać w Walii, dlatego że Lloyd podnawiał stare znajomości, miał jakichś tam kolegów ze szkoły, bo jego tam nie było przez 17 lat, to długi czas. Ale gdzieś tam się udało to odnowić, a przede wszystkim oprócz tego, że rynek był dobry, to ludzie byli fajni, łatwo się nawiązuje w Walii kontakty. Wiem, że to jest mega istotnie w nieruchomościach, szczególnie jak pozyskujesz okazje inwestycyjne, musisz po prostu nawiązywać kontakty z agentami, z różnymi tam specjalistami. W Walii jest to bardzo proste. Ludzie są rozmowni, lubią gadać, ja zresztą też lubię gadać, więc tutaj świetnie się to układało. Każdy każdego zna. Jest tak taka jeszcze nadal jest taki sens, takie poczucie społeczności. I to jest bardzo fajne, bo każdy zna kogoś, kto zna kogoś, i jak po prostu jesteś rozmowny i otwarty, to łatwo się pozyskuje pocztą pantoflową różne okazje, nie tylko inwestycyjne. Mhm. Wiesz co, wspomniałaś tutaj o tym twojej analizie rynku, że najpierw wam się podobał York, ciekawy jestem dlaczego. I jak to w ogóle u ciebie się dzieje, że jakby interesujesz się, no bo to są takie liczby typowe, słuchaj, prawda? Zobaczmy, jakie są ceny, ile tam schodzi tych nieruchomości, jak się później sprzedają pewnie, nie wiem, jakaś dynamika rynku to oceniasz, gorąco, zimno. Możesz powiedzieć, czy ty się tego jakoś uczyłaś, czy jesteś po prostu zawsze takim analitykiem, czy po prostu zaczęłaś się tego uczyć, bo trzeba było? Ja jestem socjologiem z wykształcenia. Więc oprócz prawa studiowałam też socjologię, więc generalnie analiza danych to jest coś, czego się uczyłam bardzo dobrze. I miałam statystykę i różne inne takie rzeczy na studiach. Ale ja lubię po prostu badać. I zawsze miałam to, że lubię badać rynek, lubię analizować dane swoje. Ja mam wręcz takie zboczenie zawodowe i robię to samo, nie wiem, szukając hotelu na wakacje, że muszę ileś tam rzeczy obejrzeć. Więc to jest coś, co ja akurat jest moją mocną stroną. Lubię analizować, lubię tabelki i tak dalej. Natomiast mój mąż jest bardzo dobry z kolei z tym zupełnie innym czymś, czyli w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi i w takim budowaniu relacji. Ja też się tego nauczyłam, chociaż nie zawsze tak było, bo raczej kiedyś byłam bardziej nieśmiała, musiałam jakoś tak się trochę nabrać tego. Natomiast tak naprawdę ta analiza i statystyka
jest dużo łatwiejsza do nauczenia się niż to takie, jak to nazwać, no właśnie nawiązywanie kontaktów z ludźmi. Tak naprawdę te wszystkie deale, te wszystkie okazje, to się przybija, czy pozyskiwanie inwestorów. To wszystko to jest, są tak zwane miękkie umiejętności. Jak kogoś mogę nauczyć w ciągu 15 minut, jak sprawdzić, czy nieruchomość to jest dobra okazja inwestycyjna, czy zła. Nawet mam, wiesz, jakieś tam bezpłatne poradniki gdzieś do ściągnięcia na naszej stronie. To jest pikuś, żeby rozpoznać, czy coś jest dobre, czy nie. Co nie jest pikusiem, tylko jest wyzwaniem, to jest, żeby ci się udało uzyskać taką cenę, żeby ci się udało uzyskać takie warunki, żeby udało ci się pozyskać inwestora. To nie jest coś, czego człowiek jest w stanie się nauczyć. Tak, pewnie, że jesteś w stanie się tego nauczyć, ale to jest metodą bardziej prób i błędów. I to jest sztuka, bo ludzie myślą, że nieruchomości, biznes, to wiesz, takie wszystko takie poukładane, panowie z aktówkami w garniakach. Nie, 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 nie. To się wszystko gdzieś tam odbywa za kulisami. To jest to, co my często jakoś tak patrzymy na to, że to jest mniej ważne, te miękkie umiejętności, w ogóle sama ta nazwa, miękkie umiejętności, są po prostu ludzkie umiejętności. To negocjowanie, to takie dogadywanie się, słuchanie, odpowiadanie na problemy, to jest tutaj, wiesz, przepis na sukces jest tutaj, a nie właśnie w tej analizie. A właśnie, to na początku miałem zadać pytanie, czy to ta analiza nie jest właśnie kluczem do sukcesu? No bo jednak jak to mówią, Excel musi się zgadzać, nie? Bo kupowanie na przykład pod jakąś... Znaczy to jest inny temat trochę, ale zobaczmy to, rozgrzebmy troszeczkę tutaj. Jasne. Bo emocje, nie? Emocje. Jak mi się podoba ten dom, o Boże, jaki on jest fajny, on będzie na pewno super inwestycją, tutaj to miejsce jest takie piękne, tu na pewno będą studenci chcieli wynająć i tak dalej. Takie różne tego typu założenia, bo mi się wydaje, bo czuję, bo emocjonalnie. I mam wrażenie, że czasami, kiedy rozmawiam z ludźmi na temat inwestowania, no to właśnie dużo takiego podejścia jest takiego marzycielskiego. Tak. I ty, kiedy mówisz o takiej surowej analizie rynku, takiej zimnej, że okej, zobaczmy, co się tu dzieje, jakie są liczby, jakie są możliwości. Wydaje mi się, że to jest taki fundament podstawowy, który must be. To po prostu trzeba zrobić. Bez tego, nawet mając miękkie umiejętności, nie wiadomo, jakieś tam super kontakty, nie jesteśmy w stanie dobrego dealu zrobić. Można stracić jeden za nas, znaczy na każdej nieruchomości można też stracić, jeśli źle ją kupimy, prawda? Tak, ja jeszcze nie straciłam na nieruchomości, ale masz rację, Greg. To rzeczywiście jest tak, że ja stosuję moje te miękkie umiejętności w pracy z ludźmi, ale nie podchodzę emocjonalnie do nieruchomości. Zdecydowanie nie. To jest bardzo, bardzo duży błąd na początku drogi, że ludzie naprawdę właśnie tak, tu jest tak pięknie, a tu jeszcze dodam to, szczególnie w tych remontach to można tak popłynąć i ja widziałam wiele przykładów początkujących inwestorów, którzy po prostu wpadają w tą pułapkę. Kiedyś właśnie zrobiliśmy na taki webinar pod tytułem 8 pułapek, w które wpadają początkujący inwestorzy i rzeczywiście to jest jedna z nich podstawowa, że właśnie to są dwie pułapki w jednym. Jedną to jest emocjonalne podejście i takie łączenie własnych potrzeb z inwestowaniem i takie naginanie liczb do tego, co nam się podoba. Zobacz, jak tu pięknie. A drugie to jest to, że właśnie w remontach, kiedy człowiekowi tak odwala, że myśli, że jak zrobi nie wiadomo co, to doda wartości. A nie, więc to nie o to mi chodzi. Moim zdaniem ja nie mam w ogóle emocjonalnego podejścia do nieruchomości. Ja podchodzę do nieruchomości jak do towaru. I to jest coś, co zawsze miałam, ale dopiero moja wspólniczka Marta Baczyska-Golik to nazwała, mówi, bo nieruchomości to jest towar, to tak samo jak towar w sklepie. To jest, do tego się nie można przywiązywać, bo ja nie wiem, co to jest z tymi nieruchomościami, że ludzie myślą, że ponieważ to jest nieruchomość i to jest coś, co nam się kojarzy z naszym domem rodzinnym. Ja akurat teraz jestem w moim domu rodzinnym i wiadomo, że człowiek ma do tego sentyment. I kurczę, gdzieś tam łatwo to przenieść na nieruchomości inwestycyjne. To nie jest dobra droga. Nieruchomość to towar jak każdy inny, jak bułka, jak kubek, jak cokolwiek. To jest po prostu towar. I pewnie możesz gdzieś tam, wiesz, popłynąć, że zrobić z tego TVN style i wiesz, spróbować kogoś zachwycić swoim metamorfozą, to w ogóle nie ma znaczenia. Ale to jest coś, co przewija się przez te wszystkie grupy na Facebooku,
też moją grupę kobiet, ta strona inwestowania, wiesz, dziewczyny się chwalą, jak piękny zrobił remont. Tak naprawdę liczą się liczby na końcu. Więc zdecydowanie odradzam tutaj emocjonalne podejście do nieruchomości. Natomiast warto do ludzi podchodzić z empatią, z emocjami przy negocjowaniu, ale bez... bardzo łatwo nauczyć się, jak analizować te nieruchomości, ale jeśli masz problem z takim właśnie podejściem, że to jest, że to nieruchomość to towar, no to musisz się tego nauczyć i im szybciej się tego nauczysz, tym lepiej. Ja zupełnie nie podchodzę do nieruchomości emocjonalnie, jestem w stanie zachwycić się pięknym budynkiem, ale jak się liczby nie zgadzają, to nie wydam na niego kasy. To nie ma szans. I czy właśnie takie podejście miałaś od samego początku inwestowania w nieruchomości? Myślę, że tak. Wiadomo, że przy pierwszych tam paru remontach człowiek bardziej tak się w to wkładał, że tak bardzo chciałam dojrzeć. Ja chyba pierwszych jakichś 20 nieruchomości, to do tej pory znam kody pocztowe na pamięć. W tej lojce, że mówię, że jestem jak encyklopedia, ale później to, wiesz, jak już kładziesz tą samą 30 kuchnię z Howdens i te same drzwi z, wiesz, z MDF-u, no to przestaje to w jakiś sposób tak ekscytować. Nadal doceniasz, nadal mówisz, kurczę, jaką kawał dobrej roboty odwaliliśmy, ale już nie ma tego takiego, że jejku, zobacz, to jest kolejna kuchnia i po prostu gdzieś tam to przechodzi. Natomiast nigdy nie było tak, że kupiłam nieruchomość pod wpływem emocji. Zawsze było to na podstawie analizy. Mhm. Dobrze. I teraz wspomniałaś o takich rzeczach, które łączą się właśnie z inwestowaniem, jak się okazuje, czy flipowaniem, czy inwestowaniem, bo kiedy nie kupujemy nieruchomość, to przeważnie nie są to nieruchomości, które są już gotowe, już odremontowane, bo to nie jest jakby okazja inwestycyjna. To pewnie już ktoś to zrobił za nas i teraz chce na tym zarobić. Czyli my możemy ewentualnie na tym stracić, jeżeli źle kupimy. I mówisz teraz o takich, wiesz, wstawianie kuchni, wstawianie drzwi, podejmowanie decyzji o kształcie klamek i tak dalej. Czy to jest nieodłączny element życia, pracy inwestora? Bo wielu osobom kojarzy się to, wiesz, tak bardzo romantycznie, romantycznie, nieromantycznie, ale tak prosto, że pan Robert Kiyosaki napisał, że wystarczy zakupić i potem wynająć i później ewentualnie zrobić flipa. Ale nic nie pisze o tym, co tam się w środku dzieje, ile pracy trzeba wykonać, żeby zrobić remont, żeby podwyższyć wartość. I czy faktycznie trzeba być zaangażowanym w te wszystkie decyzje, być tam, oglądać, znać się na budowlance, umieć mierzyć, mieć jakąś wyobraźnię, co można tam ewentualnie zrobić, które pokoje podzielić na pół. Wiesz, to jest ciekawe. Czy trzeba mieć tą wiedzę i taką zainteresowanie tym tematem? O. Moim zdaniem nie. Są takie na przykład techniki inwestowania i strategie, które w ogóle nie wymagają remontu. Przykładowo, inwestycje w nieruchomości komercyjne. W nieruchomościach komercyjnych wartość nie jest dyktowana tylko wartością i stanem budynku, tylko na przykład solidnością lokatora, czyli jakiejś firmy, która wynajmuje, i solidnością umowy najmu, czyli im dłuższy ten lis, im dłuższa umowa najmu, im porządniejszy lokator, czyli na przykład jak masz jakąś sieć tam, tym więcej wart jest twój budynek. Więc możesz w taki sposób inwestować. Jeśli na przykład jesteś w stanie nawiązać kontakt z jakąś dużą krajową czy międzynarodową siecią i wynająć lokal komercyjny, to też tak zarobisz, tak podwyższasz wartość. Więc nie jest konieczny w tym przypadku remont. Kolejny sposób na przykład zarabiania, kupić, czy nawet nie kupić, ale ugodzić zakup ziemi i ubiegać się o pozwolenie na budowę. Wtedy to pozwolenie na budowę dodaje wartości. Czasami równie wiele jak sama budowa. Więc nie musisz koniecznie robić remontu. Możesz wyszukiwać okazji inwestycyjnych, gdzie rzeczywiście być może musisz zidentyfikować, że ta okazja wymaga remontu, ale niekoniecznie. Może być na przykład jakaś rewelacyjna stopa zwrotu i możesz być inwestorem nieruchomości, nigdy
nie brudząc się, nigdy nie podnosząc młotka i w ogóle nie wchodząc w remonty. Możesz. Ja wybrałam inną drogę, znaczy wybrałam, może tak. Kiedy zaczynałam, ja nie wiedziałam, że można inaczej zarabiać w nieruchomości. Być może gdybym wiedziała, że jestem w stanie, nie wiem, szukać ziemi i ubiegać się o pozwolenie na budowę, to tak bym zaczęła. Albo gdybym wiedziała, że mogę podnajmować bez jakiegoś większego remontu, to też bym wiedziała. Ale nie wiedziałam tego. Więc zajęłam się w tym właśnie takim klasycznym wydaniu, kupić poniżej wartości rynkowej. I uwaga, tutaj jest klucz, kupić poniżej wartości rynkowej. Nie zawsze musi to być do remontu, ale zawsze, jeśli kupujesz, warto kupić poniżej wartości rynkowej, bo remontem dodajesz część tylko wartości do nieruchomości, jakiś tam odsetek, ale tak naprawdę zarabiasz wtedy, kiedy kupujesz, a nie wtedy, kiedy sprzedajesz. Więc ja robiłam tak, że kupowałam poniżej wartości, dodawałam jeszcze wartości przez remont, potem sprzedawałam lub refinansowałam, ale ten remont nie jest konieczny. Na pewno nie jest konieczny, bo moja wspólniczka druga, Marta, robiła takie flipy, gdzie ona tam nie podniosła palca i w ogóle nie zrobiła nic, po prostu kupowała bardzo tanio i sprzedawała z zyskiem i to czasami takim naprawdę grubym. Więc nie jest konieczne bycie specjalistą od budowlanki. Natomiast jeśli jesteś specjalistą od budowlanki, to wykorzystaj to i dostosuj strategię inwestowania do tego, co potrafisz. Jeśli jesteś super specem od załatwiania spraw urzędowych i jesteś w stanie, nie wiem, właśnie przeforsować jakieś pozwolenia na budowę, przekształcenia lokali, czy na przykład oddłużanie w Polsce nieruchomości. W UK jest trochę inaczej, bo nie ma takich instytucji jak... Znaczy są komornice, ale nieruchomość nie jest zadłużona tak jak w Polsce. To wszystko inaczej trochę działa, ale na przykład w Polsce możesz się wyspecjalizować w tym. I znam ludzi, którzy się w tym specjalizują. Więc dla każdego coś miłego. Jeśli się znasz na prawie, to korzystaj z tych opcji, które są super, jeśli chodzi o prawo. Na przykład przedłużanie użytkowania wieczystego, czy tam lis na przekształcanie go na własność. Jest całe spektrum możliwości. Jest całe spektrum jakby różnych strategii, możliwości do wyboru. A powiedz, czy ty, mówiłaś, że masz jakąś ulubioną, ale czy ty masz to zdywersyfikowane w sensie, masz trochę takich, trochę takich, trochę takich, czy jednak masz jakąś taką ulubioną, którą wybrałaś i tylko ją stosujesz u siebie? Nie, nie. Ja zawsze mówię, że strategie to są jak narzędzia w skrzynce i czasami ci się przyda młotek, a czasami ci się przyda śrubokręt, a czasami wiertarka, a czasami papier ścierny. Więc to nie jest tak, że papier ścierny jest lepszy od wiertarki, ale czasami po prostu jest bardziej potrzebny. Więc ja robiłam flipę, natomiast w tej chwili uważam, że na moim rynku to nie jest jakaś optymalna strategia. Rynek w Walii jest za to świetny zawsze na wynajem. Są pewne strategie, które są wiecznie zielone, właśnie jak ten najem na długi termin. To nie jest najbardziej lukratywna strategia, bo tam nie masz jakichś kokosów co miesiąc, ale to jest stabilny dochód, bardzo pasywny, więc bardzo lubię tą strategię. Lubię trochę najmu krótkoterminowego ze względu na to, że mam hotele, ale to jest z kolei strategia, gdzie trzeba trochę bardziej uważać, dlatego że rynek może się przesycić, może spaść popyt na tego typu najem, więc trzeba też to uważać. Ja zawsze mówię, że strategię trzeba dostosować do trzech rzeczy, czyli do siebie, to o czym mówiłam w poprzednim pytaniu, że musisz zobaczyć, jakie są twoje strony słabe i mocne i po prostu wybrać twój czas, też twój kapitał. Po drugie, musisz dostosować to do tego, co się dzieje na twoim lokalnym rynku, bo niektóre strategie są lepsze na pewnym rynku, a gorsze na innym. Na przykład, nie wiem, najem na długi termin jest super w Walii, ale najem na pokoje już tak średnio jest super w moim mieście, dlatego że się wybudowały ogromne akademiki, jest po prostu ogromna podaż takich lokali, więc ja się w to nie pcham. Czyli ty, twój rynek lokalny, a trzeci to jest globalna gospodarka, czyli co się dzieje w ogóle w ekonomii. Czy idziemy na górkę, czy jest jakieś przegrzanie, bo na przykład jeśli, nie wiem, obawiasz się, że ceny nieruchomości drastycznie spadną, no to nie bierz się za jakieś duże projekty deweloperskie, bo to jest bardzo ryzykowne w takim momencie na rynku. Natomiast wtedy fajnie jest wziąć się w takie strategie, jak na przykład, nie wiem, podnajem, gdzie nie ma żadnego znaczenia, jaka jest wartość nieruchomości.
Mhm. Marta, ty przyciągasz dużo osób właśnie, które chcą się dowiedzieć, jak to zrobić, bo właśnie ty mówisz tak bardzo, wiesz, konkretnie, analitycznie, zobaczcie, tu trzeba sprawdzić to, tego nie robić, jeśli jest to. Czyli ty już te schematy masz przepracowane i dużo osób, które jeszcze nie ma tego doświadczenia albo w ogóle jeszcze nie inwestują, ale chcą inwestować, słuchają ciebie z zapartym tchem, bo gdzieś tam robisz jakiegoś live'a na Facebooku i mówią, wow, tutaj naprawdę to jest kopalnia wiedzy, tutaj i nie dziwię się, że też kiedy robisz coś, to tam jest tysiące ludzi, którzy ciebie słuchają, którzy cię followują. I też mam nadzieję, że zgodzisz się na kolejne nagranie. Zrobimy jeszcze może jeden odcinek kiedyś na temat twojego sukcesu właśnie w dziedzinie uczenia ludzi inwestowania. Ale dzisiaj bym chciał tylko podsumować tą naszą rozmowę takim jednym pytaniem jeszcze dla osób, które właśnie chcą inwestować, jeżdżą po różnych spotkaniach, próbują się tego nauczyć, ale jakoś jeszcze się nie odważyły, nie wiedzą, jak to zrobić. Jaka jest taka najprostsza dla nich droga? Co powinni zrobić, żeby wejść, zacząć, zrobić pierwszy, drugi deal, żeby nie popełnić tych pierwszych podstawowych błędów, żeby się nie zrazić, ale żeby osiągnęły tutaj sukces? Dla mnie rada jest zawarta w motcie mojej firmy edukacyjnej Kobieca Strona Inwestowania, której brzmi jak nie teraz, to kiedy. Więc po prostu zacznij działać. Nie musisz mieć idealnej strategii, nie musisz mieć nawet jakiegoś idealnego deala, po prostu coś zrób, trochę jak Nike, just do it. Nie zastanawiaj się, nie odkładaj w nieskończoność, bo strategię zawsze możesz zmienić. To, że zaczniesz od flipowania, nie znaczy, że kolejną twoją strategią nie będzie, nie wiem, najem na pokoje. Po prostu zacznij i nie kieruj się jak chorągiewka na wietrze, bo dzisiaj pojechałeś na szkolenie i ktoś powiedział, jak zarobił na gotowcach, a jutro pojedziesz na inne szkolenie i ktoś ci powie, jak zarobi na flipach. Po prostu zrób coś na swoim lokalnym rynku. Zrób ten pierwszy krok. Jeśli boisz się, że nie wiem, stracisz kapitał, to zacznij od strategii małego wkładu kapitałowego, właśnie od tego podnajmu, wyszukiwania okazji inwestycyjnych, jakiegoś może, nie wiem, zarządzania projektem dla inwestorów. Jeśli nie masz odwagi inwestować własnych pieniędzy, to stwórz usługę dla innych inwestorów i naucz się przez to, zdobądź wiarygodność. Tylko w każdym razie coś zrób. Nie ma sensu ciągłe, nie wiem, właśnie chodzenie na różne konferencje, szkolenia i tak dalej i bycie takim wiecznie takim wannabe, takim kandydatem, że może kiedyś jednego dnia po prostu zakasaj rękawy i zrób coś, bo każdy jest w stanie coś zrobić w nieruchomościach, nawet z małym kapitałem. Jeśli naprawdę chcesz, to zrób to. Jeśli nie chcesz, to nawet nie trać czasu i po prostu przestań żyć mrzonkami, tylko weź się za coś innego. Bo być może jest tak, że nieruchomości wcale nie są za ciebie. Być może jest tak, że po prostu słyszysz, że nieruchomości są fajne, ale ciebie to w ogóle nie pasjonuje. Może ciebie pasjonuje sport albo coś zupełnie innego. To wtedy zapomnij o nieruchomościach i zrób coś z pasją w twojej dziedzinie i staraj się z tym gdzieś tam połączyć robienie pieniędzy. Natomiast jeśli rzeczywiście autentycznie te nieruchomości cię pociągają, to po prostu nie czekaj w nieskończoność, tylko zacznij. Okej, świetnie. Czyli lokalny rynek, nie trzeba szukać nie wiadomo gdzie i dobrać strategię do tego, co na tym lokalnym rynku w danym momencie jest potrzebne. Zdecydowanie. Zanalizować ten rynek. Świetnie. Jeszcze takie jedno pytanie mi się pojawiło właśnie odnośnie, jeżeli nieruchomości są dla ciebie, czy nie dla ciebie. No bo jeżeli nie są dla ciebie, czyli nie czujesz na przykład jakiegoś zamiłowania właśnie tam w kupowanie domów, remontowanie, flipowanie, czy ziemia i te tematy. Ale z drugiej strony, wiesz, jeśli patrzymy na liczby, no to kurczę, naprawdę można zarobić, prawda? Czyli pieniądze mogą być tym motywatorem. Niekoniecznie, że kocham nieruchomości. Nie. Kocham łatwe sposoby zarabiania pieniędzy i to chcę, i nieruchomości są takim fajnym instrumentem. Więc jeżeli to mnie interesuje, ale na przykład zarabiam pieniądze w zupełnie inny sposób, odkładam i mam jakąś gotówkę, którą chcę teraz zainwestować. No i w co zainwestować? I myślę sobie, wszyscy mówią nieruchomości. Czy uważasz, że dla ludzi, którzy nie chcą dotykać palcem nawet cegły, nie chcą dotykać palcem nawet jakiejś rzeczy związanej z nieruchomościami, ale mają gotówkę, czy to jest dobra strategia inwestowania? Jak najbardziej. Możesz zostać pasywnym inwestorem i to jest też super sposób. Bo tak naprawdę w nieruchomościach mamy dwa
jakby dwie skrajne strony takiego spektrum. Z jednej strony mamy ludzi, którzy na przykład może nie mają dużego kapitału i wtedy oni muszą zacząć od tych strategii małego wkładu kapitałowego, ale wtedy trzeba się rzeczywiście nachodzić, wtedy trzeba włożyć pracę i wtedy musisz naprawdę to lubić, bo jeśli tego nie lubisz, to się umęczysz. Natomiast jeśli masz kapitał i ten kapitał, jak to fajnie Grant Cardone mówi, że masz pieniądze w banku, a twoje pieniądze są w więzieniu, bo rzeczywiście te pieniądze dużo nie zarabiają ci na tej lokacie, no to warto znaleźć takie sposoby, gdzie te pieniądze będą zarabiać więcej. Ale uwaga, jeśli nie lubisz tego, co nie chcesz w ogóle mieć na głowie tych wszystkich fachowców, okazji, bo to tak jest coś, co wymaga zaangażowania, to znajdź kogoś, kto coś takiego zrobi albo za ciebie, albo dla ciebie. I dla takiego pasywnego inwestora jest dużo sposobów, bo możesz wejść w joint venture z kimś, gdzie ktoś będzie tą stroną, że tak powiem, wykonawczą, a to będziesz tylko stroną kapitałową. Czyli ty wnosisz kapitał, a ktoś wnosi całą ciężką pracę, ekspertyzę, doświadczenie i tak dalej. Możesz komuś pożyczyć pod zastaw nieruchomości i dostać całkiem dobre odsetki. Możesz skorzystać na przykład z platformy crowdfundingowej i włożyć po trochu w różne projekty. Ja w tej chwili będę korzystać z takiej platformy przy refinansowaniu moich hoteli. I to też jest w jakiś sposób bardzo pasywny, a z drugiej strony w takim regulowanym środowisku. I możesz przez to, wiesz, zamiast wszystkie, na przykład, nie wiem, cały kapitał wkładać do jednego worka z jakimś tam jednym deweloperem, możesz popatrzeć, jakie są różne projekty i powkładać tam po trochu w każdym. Więc sposobów jest dużo, jeśli masz kapitał. Tylko z drugiej strony, jeśli masz kapitał, to też bardzo na niego uważaj. Nie wchodź do łóżka z byle kim, nie wiąż się z tymi, co obiecują najwyższe stopy zwrotu, bo jeśli ktoś obiecuje na przykład jakieś niebotyczne stopy zwrotu, to czasami to też jest podejrzane. Ja miałam taki przypadek, że kiedyś rozmawiałam z bardzo fajnymi inwestorami z Arabii Saudyjskiej i to było jakieś 4 lata temu. I zaoferowałam im stopy zwrotu, które wtedy byłam w stanie osiągnąć, czyli pod umowę tam pożyczki chyba w zależności ile wkładali, byłam w stanie zaoferować między 8 a 12%, ale oni stwierdzili, że to jest dla nich za mało, że oni chcą dużo wyższych zwrotów i nie zdecydowali się z nami zainwestować wtedy. Minął jakiś czas i jeden z tych inwestorów stracił 300 tysięcy funtów, bo zainwestował z kimś, kto obiecywał stopę zwrotu chyba na poziomie bodajże 30% w skali roku, ale tej stopy zwrotu nikt nie osiągnął. Splajtował i ta w ogóle cała ta inwestycja, że tak powiem, poszła gdzieś tam się rozwaliła i nic z tego nie było. Wiecie co? Ten inwestor do nas wrócił po kilku latach i w tej chwili pewnie będziemy dalej z nim pracować. Natomiast to, czego warto się nauczyć z tego, to jeśli ktoś obiecuje ci bardzo wysokie stopy zwrotu, to może być akt desperacji i to jeszcze nie znaczy, że tyle jest w stanie osiągnąć. Zobacz, ile w stanie był osiągnąć poprzednio z kimś innym, jaką ma wiarygodność, jaką ma historię, bo uważaj po prostu i jeszcze jedna rada na koniec, jeśli jesteś takim pasywnym inwestorem, nigdy nie inwestuj wszystkich oszczędności, nigdy nie inwestuj wszystkiego, co masz, tylko inwestuj taką część, którą jesteś, że tak powiem, gotowy stracić. Pewnie nie stracisz, ale inwestuj tyle, ile jesteś w stanie zaryzykować. Więc jeśli nie masz te 100 tysięcy, ale tylko komfortowo jesteś w stanie zainwestować 5, to zainwestuj 5. I najlepiej jeszcze w różne projekty. Mhm. Komfortowo to znaczy tak, że jeżeli stracisz, to nie będziesz miał problemów w związku na przykład z zapłaceniem rachunków, domu, jedzenia, nie wiem, albo wakacji. Albo psychologicznych, tak. Samym sobą. Więc ja na przykład, nie wiem, ostatnio pomyślałam, że chcę się uczyć inwestowania na giełdzie, ale nie mam o tym pojęcia. Jestem w stanie włożyć w to 5000 zł, 1000 funtów. To jest okej. Okay. Jakbym pewnie włożyła 50 tysięcy i bym straciła, to bym się nie czuła fajnie. Mhm. Marta, już na sam koniec chciałbym poruszyć jeszcze temat przyszłości, bo trochę powiedzieliśmy o przeszłości, o tym jak rozpoczynałaś, mało może powiedzieliśmy o tym jak obecnie wygląda twoje portfolio, ale to pewnie u ciebie i tak można znaleźć gdzieś w twoich stronach czy w internecie, o których zaraz też wspomnimy.
Ale wspomniałaś teraz też o hotelach właśnie, czyli oprócz widzisz jakichś tam domów czy gruntów i tak dalej, takich różnych zdywersyfikowanych inwestycji, masz też coś, co nazywasz hotelem. I przypomina mi się właśnie taka gra, myślę, że ciągle jest na rynku, można sobie ją kupić, czy Eurobiznes, czy Monopol. Monopol, tak. Ja grałem pierwszy w Eurobiznes, który kupiłem w kiosku na ulicy Krakowskiej w Krośnie, to za 14 tysięcy złotych. Pamiętam dokładnie ten dzień, kiedy przyniosłem do domu i tam otworzyliśmy, jeszcze nie wiedziałem, o co chodzi, bo to było taka, coś tam kupiłem w kiosku, co to jest? Nie wiadomo. Uczymy się grać. Tam były karty i oczywiście były plastikowe domki. I domki były koloru zielonego, wtedy chyba, w tamtej grze akurat, a hotele były większe i takie czerwone. I na początku to myśmy nie patrzyli, jakie są zasady gry, tylko kupowaliśmy sobie hotele po prostu jak leciało z braćmi, z siostrami. Później dowiedzieliśmy się, że hotel można dopiero kupić wtedy, kiedy się ma kupione 4 domy. I po latach dopiero przeczytałem w jednej z książek, że no taka jest strategia inwestowania, że żeby kupić hotel, to najpierw dobrze zainwestować w kilka domów i właśnie, czy ty realizujesz tę strategię z Monopoli, czy... Jak to u siebie wygląda z tymi hotelami? Trochę tak, trochę jest to takie właśnie śmieszne z tym Monopolem i też tak naprawdę sobie to uświadomiłam, jak kiedyś graliśmy z naszym byłym wspólnikiem i właśnie po czterech domach był hotel i sobie uświadomiliśmy, że to trochę tak się zadziało w naszym życiu. Nie myślałam o tym. Dla mnie właśnie trochę było tak, że wydawało mi się, że te hotele to takie przedłużenie biznesu nieruchomościowego, bo to też w sumie nieruchomości, tylko większe, ale to jest zupełnie inna para kaloszy, bo jednak to jest biznes i jednak to jest coś, co wymaga dużego zaangażowania. Nawet jeśli masz pracowników, to pańskie oko konia tuczy, musisz pilnować tego, więc to jest trochę zupełnie inne zwierzę. I pewnie gdybym miała jeszcze raz wybrać, to może bym wybrała w ogóle inny biznes w innej branży. Więc na razie mam 3 takie małe hotele, które mają od tam 10 do 20 sypialni, więc to są takie butikowe, małe, można by to nazwać po polsku pensjonaty, chociaż działają w taki nowoczesny sposób, bardziej jak serviced accommodation, czyli bardziej taka samodzielność niż taki typowy brytyjski bed and breakfast. Ale jeszcze nie wiem do końca, w którą stronę pójdę z tym biznesem, bo myślę, że jestem w stanie nabyć więcej ich, ale czy chcę tak naprawdę ten biznes rozwijać? Nie wiem, być może rozwinę to w stronę jakiejś franczyzy, sieci. To jest coś, nad czym się ciągle zastanawiam. Nawet są plany na ekspansję na inne miejsca na świecie. I przyglądam się podobnemu modelowi biznesowemu w zupełnie innym miejscu na świecie, nawet na innym kontynencie, więc to jest coś, co gdzieś tam powoli gdzieś mi świta. Natomiast jednak my się mocno trzymamy nieruchomości, więc są plany na deweloperkę, dalej obsługujemy inwestorów, dalej w tym roku też rozbudowujemy dalej nasze portfolio mieszkalne. To nie było w ogóle w planach, ale stwierdziliśmy, że możemy, że tak powiem, jeszcze tutaj dodać kilka nieruchomości do naszego portfolio, więc takie są plany na najbliższą przyszłość. Ja staram się nie planować jakoś strasznie dalekosiężnie. Wiem, że ludzie mają jakieś takie, wiesz, że w ciągu 5 lat, w ciągu 10 lat, ale rynek cię może zaskoczyć, więc ja się staram podchodzić do tego, kto wie, co mi się pojawi na horyzoncie za pół roku. Jestem otwarta na różne możliwości i jak się pojawiają, to po prostu je biorę, więc nie mam jakiegoś takiego, że chcę osiągnąć tyle i buduję jej teraz imperium. Dla mnie też ważne jest cieszenie się drogą i taka codzienność i po prostu to, co się dzieje tak na co dzień, żeby mieć też w tym jakąś zdrową równowagę. Ja chyba gdzieś się pozbyłam takiego, wiesz, że muszę wykonać tutaj plan 5-letni. No właśnie mówisz o cieszeniu się też życiem, tą drogą, ale zanim do tego przejdę, to jeszcze podsumowując te hotele, czyli mówisz, że hotele
to jest zupełnie inna para kaloszy niż, niż domy czy mieszkania, w które się inwestuje, ponieważ to jest biznes i to się zupełnie inaczej zarządza. I to jest ciekawa właśnie taki tip, bo może ktoś, kto jeszcze hotelu nie kupił, wydaje mu się, że tak, kiedyś kupię hotel, ponieważ tam jest 10 razy więcej niż w jednym mieszkaniu można ludzi zmieścić i w ogóle to jest takie proste. Więc jeszcze takie jedno krótkie pytanie odnośnie tych hoteli. Co cię zaskoczyło w momencie, albo może cię nic nie zaskoczyło, nie wiem, ale co jest tak bardzo różne między inwestowaniem w nieruchomość, na wynajem na przykład, albo na flipa, a hotelem? No przede wszystkim jest dużo takich spraw ludzkich i tej obsługi klienta i trochę czasami aż mnie przeraża, jakie rzeczy ludzie zostawiają i jakie się takie no, nieprzyjemne sytuacje zdarzają. Na przykład ostatnio mieliśmy kogoś w zeszłym tygodniu, kto został aresztowany przez Interpol za podejrzeń o gwałt. Więc, i to była osoba, która była z nami tam na dość dłuższy termin, bo ciągle ten pan bukował ten pokój i wiesz, ja sobie myślę, kurde, to jest poważne, że tak powiem, przestępstwo. Ja tam miałam dziewczyny, które sprzątają. Nikomu się nic nie stało, całe szczęście, ale to są takie, wiesz, już sytuacje ekstremalne, ale są też takie na przykład sytuacje no, nieprzyjemne, że nie wiem, jakieś, wiesz, pary, które się pobiją albo rzeczy, które ludzie zostawiają w pokojach i to, czego się nauczyłam o ludziach i ludzkiej naturze w tym biznesie hotelowym, bo wszystko widzisz od podszewki, to o tym chyba można byłoby napisać książkę, ale nie wiem, jak tutaj z ochroną danych osobowych i tego typu rzeczami, więc to jest jakaś taka ta ludzka strona tego biznesu, no i że to tak naprawdę to jest w dużej mierze właśnie praca z ludźmi, zarządzanie zespołem kobiet, więc to też jest jakaś pewna specyfika. Na pewno to jest biznes, a nie pasywny dochód. Czyli to nie jest jakby ten towar, o którym wcześniej mówiliśmy w przypadku hotelu. Nie, no. To nie jest towar, to jest biznes. Znaczy to też jest, to jest biznes, to nie jest coś... Wiadomo, że hotel też można sprzedać, ale takie no, codzienność jednak wymaga tego twojego właścicielskiego takiego ogarnięcia i tak naprawdę w hotelach chodzi o rozwiązywanie problemów. Cała obsługa klienta to jest rozwiązywanie problemów, które się pojawiają, albo zapobieganie im. W nieruchomościach są właśnie te mury, to są bardziej takie no, konkretne rzeczy. Tutaj wszystko się opiera o pracę z ludźmi. Mało tego, uwaga, to jest biznes 24 godziny na dobę. Biznes nieruchomościowy nie jest 24 godziny na dobę. Prowadząc firmę budowlaną, wiesz, zaczynasz tam o 7:30, o 4:00 już masz fajrant. Hotel, właśnie dopiero wieczorem zaczynają się wszystkie, że tak powiem, różne rzeczy. Co prawda ja mam obsługę klienta 24 godziny na dobę, mam wirtualnych asystentów na Filipinach, ale mimo wszystko, jak się zdarzy coś grubszego, no to zgadnij, do kogo oni przychodzą. Więc tak. Właśnie, czyli taka wskazówka. Hotel jest dla ludzi, którzy emocjonalnie potrafią poradzić sobie z problemami właśnie ludzkimi. Czyli jeżeli nie jesteś dobrym człowiekiem, znaczy dobrym człowiekiem, jeżeli nie masz takich umiejętności poradzenia sobie z takimi typu rzeczami, no to może hotel właśnie nie jest też opcją dla ciebie. Taka porada dla każdego, kto myślałby, że ten hotel to jest taka gratyfikacja, bo mam już 4 domy, mogę sobie hotel postawić teraz. To jest zupełnie... Czasami się zastanawiam, czy nie wolałabym kolejnych 40 domów. Dobry tip. Słuchaj, na koniec, naprawdę stawiając już kropkę tutaj, chciałbym zadać ci właśnie pytanie odnośnie tego cieszenia się życiem, bo słyszałem, że ostatnio przeprowadziłaś się z domu w Walii w jakieś inne miejsce. Jakoś mówisz, że tak pokazujesz, szerujesz na Instagramie, chyba widziałem, że jakoś tak pięknie jest, że jest lepiej, że jest fajniej. I to jest ciekawe, bo jakoś wyglądałaś, że jesteś szczęśliwa w poprzednim miejscu, a jednak zdecydowałaś się w jakieś inne miejsce i zresztą mówisz, że chyba tam nie ma nawet zasięgu telefonii komórkowej, więc w ogóle utrudniasz tak sobie życie już całkiem, więc powiedz coś o tym. Nadal jestem w Walii, nadal jestem w Swansea, ale jestem z drugiej strony Swansea. Jestem na pięknym półwyspie Gower, który jest takim bardzo eleganckim i drogim jak na Walii miejscem. Przeprowadziłam się do dużo mniejszego domu. Jestem w ogóle minimalistką, więc jeśli ktoś ma taki stereotyp inwestora w nieruchomości, który
coraz to większy samochód, coraz to większy dom. No, ja jeżdżę starym samochodem, ku, że tak powiem, zgrozie mojego męża, który jeździ nowiutkim. I ja generalnie bardzo mam małe potrzeby. Lubię podróżować, lubię cieszyć się życiem, ale nie lubię za bardzo przedmiotów. Ja zawsze tak miałam. Zawsze lubiłam wyrzucać albo w ogóle nie kupować. Nie lubię chodzić na zakupy, więc przeprowadziłam się do domu, który był bardzo... Z domu, który był 3 sypialnie, 2 łazienki, ogromny ogród i tak naprawdę no, bardzo, bardzo komfortowe biuro, które tam miałam, do domu, który ma 45 metrów kwadratowych i jedną sypialnię, ale jest w cudownym miejscu. Jestem 2 minuty od plaży, jestem w stanie iść na spacer z psem po prostu w kilka różnych pięknych zatok. Nie mam sygnału telefonicznego, co oznacza, że nikt mnie, że tak powiem, nie męczy. Jak ktoś chce, to wie, gdzie mnie znaleźć i jak mnie znaleźć. Możemy się umówić na Skype'a, na WhatsApp czy coś takiego. I rzeczywiście, to był bardzo ciekawy eksperyment, którym udowodniłam sobie, jak mało potrzebuję i jak mało potrzebuję zabrać ze sobą. Ale uwaga, tu jest lekcja dla inwestorów. Ja prawdopodobnie mój dom, w którym mieszkałam przez ostatnie 5 lat, który był cudowny, miał też piękne widoki, sprzedam teraz. I tym kapitałem, który uwolnię z tego domu, będę obracać. Nie wiedzieliśmy na początku, czy rzeczywiście się sprawdzi nam ten mały dom, bo to jest tak duża zmiana. Tak nasz dom trochę stał pusty. I jeśli kupujesz własny dom i podejdziesz do zakupu własnego domu tak, jak podchodzisz do inwestycji, a myśmy tak podeszli do zakupu naszego domu, to też na nie możesz zarobić, bo ja mój dom kupiłam za 95 tysięcy, wydaliśmy jakieś 20, no może trochę więcej w przeciągu lat na remont. Ten dom jest warty w tej chwili 170 parę tysięcy, więc to jest spory, znaczy spory, no na Bali to jest spory kapitał, który można obracać. Więc gdzieś tam te inwestycje tutaj wchodzą w grę. Nadal i pewnie właśnie z kapitału uwolnionego z naszego własnego domu kupimy sobie kolejnych ileś tam nieruchomości na wynajem albo zrobimy jakiś flipper, pewnie raczej w stronę najmu pójdziemy. Natomiast dla mnie ten cały eksperyment pokazuje, jak tak naprawdę mało mi potrzeba, jeśli chodzi o materialne rzeczy, a jak dużo ważniejszy dla mnie jest styl życia i to, że jestem bliżej morza, w fajniejszej dzielnicy, że jestem w stanie gdzieś tam bardziej, tak powiem, wiesz, wyjść sobie do jakiejś kafejki nad morze i tego typu rzeczy, więc to jest mój wybór. Jeśli gdzieś tam myślisz, że musisz mieć ogromny dom i marzysz o tym ogromnym domu, to zadaj sobie pytanie, po co? Dobre pytanie. Powiedz, twoja przyszłość związana jest właśnie z Walią, Swansea, to miejsce, czy myślisz jeszcze, że może się to zmienić i chcesz, tak jak powiedziałaś przed chwileczką, eksperymentować, chociaż to jest eksperyment, więc może myślisz o jakichś innych kierunkach? Nigdy nie mów nigdy, wiesz co, jeszcze nie wiem. Na pewno Walia jest dla mnie zawsze taką sentymentalnym miejscem i bardzo mam nie tylko biznesowe, ale też różne inne, że tak powiem, jestem związana z tym miejscem. Natomiast wiesz, sky is the limit, kto wie, może zostanę jakimś digitalnym nomadą, czy jak to się teraz nazywa. Pewnie nie, bo ciężko z psami jest to zrobić, ale... Kto wie? Zobaczymy, co przyszłość pokaże. Powodzenia w tych twoich przedsięwzięciach oczywiście. W każdym zresztą idzie ci świetnie, więc tylko można gratulować, jeszcze raz gratulować. I też chciałbym zachęcić osoby, które odnalazły się w tym tutaj, w tym odcinku podcastu, że czują, że to jest fajny temat, interesują się tym inwestowaniem. Marta jest osobą, z którą chcieliby porozmawiać koniecznie, albo jakoś się skontaktować, albo skorzystać z większej wiedzy, jaką Marta ma do zaoferowania. Do kontaktu albo do korzystania z tego, Marta, właśnie gdzie? Powiedz, gdzie można z tobą się skontaktować i zaczerpnąć więcej od ciebie. Więc najłatwiej znaleźć mnie na stronie internetowej dwiemarty.pl, bo jest nas, oprócz mnie jest jeszcze druga Marta, czyli dwiemarty.pl. Możesz znaleźć mnie na Facebooku i na Instagramie, jak piszesz Marta Smith albo Marta Smith Podróż Niezależność, to pewnie gdzieś tam ci wyskoczę. Mamy kanał YouTube, też się nazywa Dwie Marty, więc jestem w różnych miejscach, ale pewnie najłatwiej zapamiętać naszą stronę internetową, czyli dwiemarty.pl.
I mam nadzieję, że to o tej drugiej Marcie i o tym drugim projekcie edukacyjnym porozmawiamy przy okazji następnego odcinka Biznes Cafe Podcast, bo widzę, Marta, że wiesz, my już kiedyś nagraliśmy jeden odcinek i był bardzo fajny, ale z jakiegoś powodu skradziono mi ten dysk, komputer, na którym była jedyna kopia i tego już nie ma i to już po prostu przepadło, ale myślę, że po tej dzisiejszej naszej rozmowie pewnie tak miało być, dlatego że teraz wychodzi na to, że będziemy mieli jeszcze jeden odcinek, a w tamtym poruszyliśmy oba tematy. I może trzeba było rozdzielić te dwa tematy i zrobić to porządnie. Jak myślisz? Może trzeba jeszcze zaprosić kolejną Martę. Może we trójkę zrobimy właśnie ten. Dokładnie. To byłoby ciekawe, po raz pierwszy w tym podcaście trzy osoby na raz. Zobaczymy. Do dyskusji cały temat. Marta, bardzo ci dziękuję za dzisiaj, za to, że podzieliła się tą twoją historią i szczególnie za to, że podzieliłaś się bardzo wartościowymi informacjami na temat strategii, podejścia do inwestowania, co, jak robić. I myślę, że to tutaj wyzwoli pewną dyskusję, także zapraszamy was też do komentowania i zadawania pytań pod tym materiałem. Dziękuję ci serdecznie, Marta. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. To cała przyjemność po mojej stronie. Do zobaczenia wkrótce. No to nagramy też jakieś zakończenie do dzisiejszego odcinka. A co? Jeżeli po wysłuchaniu tego odcinka, po wysłuchaniu tej rozmowy z Martą, masz do niej jakiekolwiek pytania, napisz je koniecznie w komentarzach pod tym materiałem. Możesz również skontaktować się z Martą poprzez stronę internetową dwiemarty.pl lub jej profil na Facebooku lub Instagramie. Linki w opisie tego odcinka na stronie businesscafe.uk, odcinek 35. Bardzo dziękuję ci, że byłeś dzisiaj ze mną i mam nadzieję, że usłyszymy się już w następnym odcinku Biznes Cafe Podcast. Miłego dnia!